Teraz zaczniemy debatę na temat demosceny, literatury elektronicznej, użycia tekstu we współczesnej, przez współczesnych informatyków czy artystów, czy informatyków ukośnik artystów. W debacie biorą udział profesor Nick Montfort z Massachusetts Institute of Technology, nasz gość zza oceanu, Jakub Jagiełło i Mariusz Pisarski, którzy przedstawią pewnie polską perspektywę, polskie spojrzenie na te problemy. Zaczniemy od prezentacji wyników warsztatów Jakuba Jagiełły, które odbywały się teraz w czasie demosceny. Za chwilę zobaczycie dwa generatory. Jeden jest to generator poezji, drugi to jest generator prozy, które powstały jako efekt warsztatów, które dwa dni temu przeprowadziłem. Macie więc na samej górze generator wierszy, który został złożony z kilku wierszy napisanych przez uczestników. Na tej zasadzie, że zostały zebrane grupy wersów z tym samym rymem i z nich są losowane wersy, które są w odpowiednim układzie prezentowane, tworząc losowe permutacje możliwych wierszy, które można z tych wersów ułożyć. Jeśli zobaczycie, to przy każdym odświeżeniu strony ten wiersz się zmienia. Czyli na przykład tutaj troskam się mojego mózgu kołą, kto szyje garnitur dla Putina, zakłada garnitur pingwina wieczorną zaś porą. Zaprzyjaźni się z kotem, przelewam część naczynia szklane, połóż się po kotem, zjadam mesny wciąż niedogrzane. W tym wierszu widać też pewną specyfikę samego medium, taką, że tak naprawdę często to ma jakiś sens, ale styl jest troszkę nie taki, jaki byśmy oczekiwali po czymś napisanym czysto przez człowieka bez użycia algorytmu. To oczywiście da się usunąć, ale wymaga dużo więcej pracy programistycznej. Później myślę, że jeszcze pokażę wam jeszcze jeden właśnie generator, który już był czysto mojego autorstwa i który już bazuje na korpusie poezji między innymi takich pisarzy jak Mickiewicz i inni ci klasyczni. Tam też te efekty będziecie mogli zobaczyć. Druga rzecz, którą mam tutaj w tych wynikach warsztatów, to jest to krótkie opowiadanie. Ono, jak widzicie, również się zmienia. Zasada tutaj jest podobna. Mamy kilka akapitów, które się odpowiednio permutują. Mamy tutaj opisy trzech postaci, które składają się z kilku wariantów, które się pojawiają w różnej kolejności tak naprawdę ze zbioru kilku zdań, powiedzmy ze zbioru trzech zdań są losowane dwa, które są później używane. Generalnie jest to wciąż ta sama fabuła, bo tak wyszło na warsztatach. No, można by też zrobić oczywiście generator, który zmienia sam przebieg fabuły. Natomiast ona za każdym razem jest troszkę inaczej opisana, w troszkę innych słowach. W tym momencie brakuje tutaj jeszcze jakiejś puenty, bo akurat no, to jest rzecz, która wynikła po napisaniu już generatora i też nie chciałem generować wynik warsztatów. Natomiast jeśli by to już był jakiś taki bardziej długotrwały projekt artystyczny, to zwykle się robi kilka iteracji. Testuję, czy to działa i później wprowadzę zmiany i tekst myślę, że mógłby być całkiem odzwierciedlający to, co normalnie człowiek pisze. Dziękujemy bardzo. Myślę, że jeszcze nawiążę do tego właśnie tekstu wpisanych prozą z pewnych względów, ale przejdźmy może do tego, co jest jednym z tematów naszego spotkania. Tak, tu jeszcze prezentujemy kod źródłowy tego programu. Jak widać, mamy do wyboru kilka linijek w każdym akapicie, one są wysuwane. Ale może o tym dalej powinien mówić pan Jakub. Tak.
Myślę, że kod tutaj jest też istotny, o tyle, że to jakoś też algorytm jest tutaj ważną częścią dzieła. Tak naprawdę ludzie, którzy czytają to często nie widzą tego i nie widzą jakiejś dużej różnicy pomiędzy, powiedzmy, generatorem, który jest bardzo prosto oparty na, powiedzmy, automacie stanowym, takie generatory jak generator przemówień partyjnych czy turbowierzchów, które były takimi prekursorami w języku polskim, a takimi bardziej zaawansowanymi generatorami. W tym przypadku to jest bardzo prosta realizacja wynikająca z tego, że właściwie to w przeciągu kilku dni było zrobione i tak naprawdę mamy tylko permutację i losowanie wersów z zbioru. Natomiast w bardziej zaawansowanych tego typu działaniach się często wykorzystuje jakieś troszkę lepszej klasy algorytmy typu generatory oparte na gramatykach bezkontekstowych, na procesach Markowa, czy w ogóle na bardziej zaawansowanych algorytmach sztucznej inteligencji. Kodu samego myślę, że w tym momencie nie będę tłumaczył, bo zostawię może wam gdzieś tylko te wersje, żebyście sobie obejrzeli. No i myślę, że już zakończę na tym prezentację tych wyników. Chciałbym jeszcze zauważyć jedną ciekawą rzecz. W pewnym sensie, nie w pewnym sensie, zupełnie dosłownie, kod daje nam więcej informacji na temat dzieła i jego powstawania niż tekst wynikowy. Proszę spojrzeć na podpisy poniżej function sytuacja, function dziewczyna, function mężczyzna. Widać, autorzy są uwzględnieni, ich wkład, nawet jest tu znaczek copyrightu, co w pewnym sensie pozwala nam spojrzeć pod podszewkę i ocenić, czy poznać tekst głębiej, czy raczej trochę. Jednym z tematów, które zamierzamy poruszyć dzisiaj, jest demoscena. Niezbyt znana gałąź sztuki elektronicznej i myślę, że przede wszystkim powinniśmy zejść z jakiegoś bardzo szczegółowego poziomu na podstawowy. Chciałbym zapytać Państwa, po prostu zgromadzonych tutaj, czy wiedzą, czym są dema, czym jest demoscena, czy Państwo w ogóle znają to pojęcie. Opadła krępująca cisza, więc myślę, że przyda się kilka minut wprowadzenia, a może nawet pewien pokaz. Najpierw zaprezentuję Państwu klasyczne demo. Dema to były prezentacje głównie multimedialne, audiowizualne, tworzone przez grupy koderów. To często jest praca zbiorowa, podobnie jak tutaj widzimy ślady kolaboracji. Dema wzięły się właściwie z kultury hakerskiej, czy jeszcze wcześniej krakerskiej, z łamania kodów programów, ich zabezpieczeń, z łamania zabezpieczeń programów i zostawiania swoich podpisów w dziełach. Jest też pewna ciekawa dążność do minimalizacji tego, by program był jak najbogatszy przy jak najmniejszej objętości, o czym powiedzą nasi specjaliści. Zobaczmy zatem kilka sekund typowego dema. To jest z roku 95 bodajże na PC, ale platform było wiele. I o tym też powiedzą nasi uczestnicy. To są zwykle właśnie takie barwne prezentacje z rytmiczną muzyką. I chciałbym zapytać, oddając głos po prostu naszym specjalistom, jak można to ożenić ze sztuką, gdzie tu jest wymiar artystyczny, może też od początku, jak się to zaczęło i jakie cechy mają różne platformy. And I think we should start with Professor Montfort. The demo scene is a fascinating subculture and programming practice. Demo scena to fascynująca subkultura, a także praktyka programowania. In many ways, it's similar to the video game industry, with an emphasis on audiovisual spectacle. Ma wiele punktów wspólnych z grami komputerowymi, z przemysłem gier komputerowych, ponieważ stawia duży akcent na aspekty wizualne. But there's one very important difference, more than one difference, but one that I think is very interesting, which is the way that the demo scene has a concern for specific platforms, like the Atari or the Commodore computers.
Ale jest jedna różnica, to znaczy jest wiele różnic, ale jedna, którą uważam za szczególnie interesującą, a mianowicie to, że demoscenę interesują różnice między poszczególnymi platformami, którymi się posługuje, takimi jak komputery Atari czy Commodore. In industrial video game production, there's a desire to make the same thing happen on the PlayStation and the Xbox and the PC, to smooth out all the differences in platforms. W przemyśle gier pożądane jest, żeby wyrównać różnice, żeby to samo działo się i na komputerze, i na Xboxie, i na PlayStation, żeby zniwelować różnice między poszczególnymi platformami. But in the demo scene, there's an interest in the specificities of particular computers and the ways in which they work differently, and the special tricks and ways that you can exploit these different hardware platforms. Natomiast demoscena zwraca uwagę na szczególne uwarunkowanie poszczególnych platform, wykorzystuje ich różnice, interesują ją jakieś triki, które można zastosować przy różnych komputerach i wykorzystywać ich szczególne właściwości. Because the demo scene is not concerned with mass audiences and with commercial success, it can look to the very special properties that the designers of different computer systems over the years have developed. Ponieważ demo sceny nie interesuje publiczność masowa, może sobie pozwolić na zainteresowanie szczególnymi cechami różnych platform, które rozwijali ich projektanci na przestrzeni lat. So among all the other interesting things about the demo scene, it's a community that is really exploring the way that systems were intentionally designed and the specific things that different computers can do. Więc taką szczególną cechą demo sceny jako wspólnoty jest to, że interesują ją cechy, które zostały celowo zaprojektowane w różnych komputerach i to, co konkretne typy komputerów potrafią zrobić. Could you then present your own demos? You have a lot of them. Yes. I'm glad to show some of the work that I've done and presented in the demo scene. Czy mógłbyś zaprezentować więc jakieś swoje własne demo, ponieważ stworzyłeś ich wiele? Tak, z przyjemnością. Ale to demo, które pokażę, zostało zaprojektowane na demo partii, które odbyło się w Kanadzie, na maszynę, która nazywa się VIC-20. Demo nosi tytuł Recursion, po francusku Recursion. The party is Recursion. Okay. Impreza nosiła tytuł Recursion. The production is called Nanowatt, and I'll show a little of it and then explain some about it. A utwór nosi tytuł Nanowatt. I najpierw pokażemy fragment, a potem zostanie wyjaśnione, o co chodzi. It's an excerpt from Samuel Beckett's novel Watt that's quite computational. I often, when I teach Watt, I explain to my students that computers had to be invented because Samuel Beckett wrote Watt. These permutations of different movement throughout a room, the way that the furniture can be configured, are something that makes it very challenging to read. But one way that you can read something is to re-implement it, to translate it, to work with it. Demo to generuje fragment z utworu Watt Becketa. Sam ten tekst, samego utworu, on tu jest niezmieniony, ma cechy, wiele cech wspólnych
z tym, jak czyta się literaturę generowaną przez komputer. Kiedy uczę o tym utworze na MIT, często mówię studentom, że komputery musiały zostać wynalezione dzięki twórczości, czy też dlatego, że Samuel Beckett napisał Łata. I rzeczywiście trudno się to czyta, natomiast jednym ze sposobów czytania takich utworów jest praca nad nimi, przetwarzanie ich, tłumaczenie ich na inne platformy. And is it a lot of work to make VIC-20 go? That is, for instance, what do you do when something fails in the machine? So how do you find spare parts? I want you to see the Krakow reference in the piece. To może najpierw proszę zwrócić uwagę na odniesienie do Krakowa w fragmencie, który widzieliśmy. Pojawiło się słowo krak. A pytanie dotyczy tego, jak, ponieważ to zostało stworzone na bardzo starą maszynę, jakie były aspekty techniczne, gdzie znaleźć zapasowe części, co zrobić, kiedy ten stary komputer po prostu się zepsuje. There are many challenges, and it's very different than developing in a contemporary computer language for a modern system. Jest wiele wyzwań i na pewno tego typu programowanie jest bardzo różne od pracy ze współczesnym systemem, z nowoczesnym komputerem. I would just say I wrote this in assembly language, which I do not usually program in, and I used the emulator to work with it, but also the hardware to, because there are differences between emulation and hardware, as people in the demo scene know very well. Najpierw napisałem ten program w assemblerze i pracowałem z emulatorem, ale potem przepisałem go, żeby chodził na rzeczywistej starej maszynie, ponieważ jak demoscenerzy dobrze wiedzą, praca z emulatorem i z prawdziwym komputerem to nie jest to samo. I wanted to mention that chciałem wspomnieć o tym, że profesor Motwot prowadzi lab, the Trope Tank. Na MIT. To jest coś, co można by nazwać Muzeum Osobliwości. Z jednej strony są tam maszyny najróżniejsze z ostatnich kilkudziesięciu lat rozwoju informatyki, z drugiej jest to po prostu jego narzędzie pracy, więc myślę, że konieczność walki z różnymi idiosynkrazjami starych maszyn jest tam na porządku dziennym. Tutaj Mariusz Pisacki jeszcze chciał wspomnieć o pewnej sprawie. Chciałbym przypomnieć nam, czy może żebyśmy sobie raz jeszcze uświadomili, po co się spotkaliśmy tutaj, pokazując demo. Z tego, co rozumiem i jestem przekonany, że celem działalności Nicka Montforta w obszarze DEM i celem naszej prezentacji jest to, żebyśmy wprowadzili do kurikulum współczesnego humanisty właśnie to niszowe zjawisko, które wciąż nie jest do niego wprowadzone. Na takiej zasadzie, jak współczesny humanista musi znać dokonania pierwszej awangardy, drugiej awangardy, tego, co się działo na przykład w poezji wizualnej w południowych Ameryk, tak wiedza o temach staje się w kontekście mediów cyfrowych bardzo konieczna. Jest to wyczyn programistyczny. Tutaj mamy 8 kilobajtów tekstu angielskiego i tyleż kilobajtów tekstu francuskiego. Natomiast nasze demo ma tylko 3,5 kilobajta pamięci. Ładuje się ono całe naraz, natomiast jeszcze musimy w nim zmieścić te wszystkie kilobajty tekstu i dźwięku. So in Montreal, the second round of laughter began when the French text comes on after a huge amount of English text has already been displayed, then everything is done again in French. W Montrealu po raz drugi śmiano się, kiedy po bardzo długim tekście angielskim na ekranie pojawił się tekst po francusku. If we had, we actually got second place at the demo party in Montreal. Wygraliśmy tam z tym demo drugie miejsce. I think if we had eliminated the English, we would have gotten first place. Moim zdaniem, jeśli wyeliminowalibyśmy język angielski, dostalibyśmy miejsce pierwsze. This is a very interesting issue.
I mean, the demo scene has always thrived whenever it encountered limitations, and it's sort of an art of overcoming them. So the question is, what's going to happen now when we have mobile phones way more powerful than the first demo sceners had computers? Is anyone willing to code to put in a lot of work to do that? What's going to happen now when people are just too lazy to condense their code to write better code? Demoscena kwitła, ponieważ musiała pokonywać ograniczenia. Ale dziś, kiedy mamy telefony, które mają o wiele większą moc obliczeniową niż kiedyś miały komputery demoscenerów, czy nie jesteśmy może zbyt leniwi, żeby porywać się na tego typu twórczość? Jaką, Miku, widzisz przyszłość dla tego typu twórczości? Well, one of the things that the work of the demo scene shows us and that investigation of computer platforms tells us is that all platforms are constrained. There aren't some that are unconstrained and that are beyond any limitation. So even as computing power increases, we still face platforms that are designed in specific ways, and that design can be sometimes opposed. Sometimes one can work with it to achieve results. Okej. Ja myślę, że tutaj warto też zwrócić dużą uwagę na samą sytuację dźwięków w tych wszystkich demach. Ponieważ to jest o tyle interesujące, że tak naprawdę demoscena się pojawiła w momencie, kiedy komputery jeszcze były niedoskonałe i miały ograniczenia. Na przykład Atari się cieszyło sobą takiego komputera, który miał troszkę lepsze możliwości dźwiękowe niż PC, zanim się pojawiły karty dźwiękowe czy Commodore. Ale właśnie przez te ograniczenia często budziła się kreatywność. Ja byłem użytkownikiem wędrownych but z grami komputerowymi i szczerze przyznam, że z demo sceną spotkałem się dopiero w późniejszym okresie. A tak dogłębnie, to właśnie Nick Mumford mnie w nią wprowadził. NES Nintendo był moim ulubionym oknem na cyberprzestrzeń ówczesnym. A ja się cieszę właściwie, że ta nazwa padła, bo chciałem też wam pewną anegdotkę z mojego dzieciństwa opowiedzieć. Dzieciństwa, no młodości. Ponieważ obok demosceny w sumie istnieją jeszcze różne inne takie odmiany tych ruchów hakerskich, które się bawiły tym sprzętem, i są też takie odmiany sprzętowe, jak na przykład circuit bending. Powiedzmy, co się dzieje, jeśli ja jako młody człowiek nagle znajduję, że komuś w szkole się popsuła jakaś konsola i wyrzucił do śmieci połamane te płytki układów od konsoli. No wydawało się, że już nic z tego nie będzie, ale się okazuje, że tak naprawdę tu się zabawa zaczyna, bo też właśnie ten nurt circuit bendingu się fascynuje tym, że płytka podłączona w jakiś przypadkowy sposób, podpinając głośnik gdzieś pod jakiś pin układu scalonego, czasem potrafi całkiem fajną muzykę odtworzyć. Pierwszym etapem oczywiście jest znalezienie, podłączenie tego tak, żeby bez reszty hardware'u, czyli tam bez padów i bez ekranu w ogóle odtwarzał się dźwięk. Ale później można jeszcze zacząć modyfikować ten układ, dodawać powiedzmy kondensatory, jakieś, budować na wokół tego układu jakieś proste filtry, które będą zmieniały ten dźwięk, na przykład zmieniały częstotliwość albo wysokość, albo rytm tego dźwięku. Dobrze, i w tym momencie mam też gotowy ten program, który przed chwilą zacząłem pisać. Użyłem tutaj co prawda dosyć współczesnego narzędzia, czyli języka Chuck, który się pojawił parę lat temu. Natomiast staram się właśnie ograniczyć do tego generatora kwadratowego, żeby wam pokazać w ogóle, jak wyglądają te ograniczenia tamtej platformy na żywo. Teraz dla porównania bym zmienił ten generator kwadratowy na przykład na generator trójkątny.
istotne jest tutaj to, że generator kwadratowy tak naprawdę na układach cyfrowych jest najprostszy do zbudowania, bo budujemy tak naprawdę generator składający się z trzech bramek logicznych, kondensatora i rezystora. I regulując albo pojemność kondensatora do rezystancji rezystora, możemy zmienić jego częstotliwość. Ale dźwięk, jak widać, jest mało ciekawy. Troszkę trudniejszym rzeczą jest zbudowanie generatora właśnie sinusoidalnego, czyli tego dającego jeden ton tylko, bez tych innych harmonicznych. A dlatego też później się pojawiają te pośrednie formy, czyli generator trójkątny, czyli powiedzmy, jak kwadrat wygląda w ten sposób, to trójkąt wygląda w ten sposób. Nie śmiejcie się, bo to jest istotne, bo w generatorze trójkątnym tak naprawdę mamy wznoszące się zbocze i opadające powoli zbocze. Ale jest jeszcze generator biłokształtny, który ma najpierw skok, a później spadek, ewentualnie w drugą stronę i on już daje zupełnie inny dźwięk. To jest generator trójkątny. Ten dźwięk jest czystszy. Teraz generator biłokształtny. I ostatecznie ten sinus, do którego się zwykle dąży, żeby uzyskać czysty dźwięk, a którego często właśnie brakowało i dlatego ten dźwięk był taki bardziej klasyczny. No tutaj już generujemy czysty ton, co jest na współczesnych komputerach, to jest banalne, ale wtedy to stanowiło nie lada problem, bo nie było wsparcia sprzętowego. I stąd też myślę, że właśnie wynika pewna specyfika muzyki w demach i grach z tamtego okresu. Dziękuję. I oddam głos profesorowi Otwartowi raz jeszcze. So I wanted to say one more thing about this demo, which is called Waves Three Ways. At the very end, I've included a reference to some concrete poetry. Chciałbym jeszcze dodać coś na temat tego demo, który nosi tytuł Waves Three Ways, czyli dosłownie fale na trzy sposoby. Na koniec utworu nawiązałem do poezji konkretnej. A z kolei B.P. Nichol odnosił się do Iana Hamiltona Finlaya, który stworzył utwór również podobny do So I'll mention another work that is not actually a Demoscene production, but was very inspired by the perspective and the constraints of the Demoscene. Wspomnę jeszcze jednym utworze, który sam nie jest demem, ale jest inspirowany ograniczeniami twórczości demoscenowej. This is PPG 256, Perl Poetry Generator in 256 characters. Jest to PPG 256, Perl, generator poezji w programie Perl, który ma takie ograniczenie, że program musi mieć nie więcej niż 256 znaków. And the entire programs, there are seven of them, they're each limited to 256 characters. They don't use any external resource, the network or some type of file or database or dictionary. Napisałem 7 takich utworów, wszystkie one mają to ograniczenie, nie są powiązane z żadnymi zewnętrznymi źródłami danych, takimi jak bazy danych, czy słowniki, czy też internet. This one has many invented words in it. A w tym utworze mamy wiele nieistniejących, zmyślonych słów. But I'll show the next one, which has a more smaller, but a more standard vocabulary. Pokażę może jeszcze jeden taki, który ma jednak bardziej standardowe słownictwo. The idea of the Demoscene limiting the amount of space that can be used by a program is one that I took in this project. W projekcie tym zastosowałem zasadę ograniczenia objętości programu, którą zapożyczyłem od demosceny. Yeah. Sometimes it's for a specific computational reason,
like the VIC-20 has only 3.5K available for programs. Czasem było to powodowane rzeczywistymi ograniczeniami technicznymi, na przykład VIC-20, a rzeczywiście 3.5 kilobajta objętości pojemności. Sometimes it's because 4K is the smallest file that you can have. This block size for files on Windows is 4K, so you, making a 4K intro is making a file as small as possible. Yeah, so let me just mention that I have with several other collaborators. I have written a book about this one-line program for the Commodore 64. We call the book TinPrint. For instance, this one of the series generates a text based on Tristan Zara's January 1921 Dada Manifesto. Na przykład ten program generuje tekst inspirowany dadaistycznym manifestem Tristana Tzary z roku 1921. And now we'll take a look at the version that Ola here and Piotr have done in Polish. A teraz spójrzmy na wersję polską autorstwa Aleksandry Małeckiej i Piotra Maryskiego. I'm told it says pretty much the same thing. Powiedziano mi, że treść jest podobna. But I see that it's longer than 256 characters. Ale muszę wytknąć, że sam program ma więcej znaków niż 256. So when the code and the language are both essential to the artwork. A jednak tutaj na dzieło sztuki składają się zarówno kod, jak i język. You have to ask, is it important to maintain the original constraint? A warto się zastanowić, czy ważne jest zachowanie oryginalnego, pierwotnego ograniczenia. We would have to call it PPG 300. Musielibyśmy nazwać ten program PPG 300. Which is understandable considering the average word length in both languages, right? Usprawiedliwia nas trochę średnia długość słów w języku polskim i angielskim. Absolutely, but that's not the only issue. Also, there's a predisposition toward English, toward the Latin alphabet, in most all computing systems. Tak, ale to nie jedyna rzecz, która mogłaby Was usprawiedliwić, a mianowicie większość języków programowania jest stworzona z myślą o języku angielskim. Yes, we have Unicode today and we can get those special characters and we can use them in our languages, but there's still a strong bias in a programming language like Perl toward the Latin alphabet and toward English. Jeśli z planety Ziemia mielibyśmy wysyłać w kosmos w nadziei, że nasze informacje zostaną odebrane przez obce cywilizacje, dzieła sztuki, to najlżejszą wiązką informacji byłyby utwory powstałe w obrębie demosceny. Możemy zatem powiedzieć, że Nick Mumford i autorzy demosceny tworzą sztukę dla obcych cywilizacji. Let me be a little combative here. Doesn't that work against you, that you're trying to make it fit into the smallest possible space, that you're trying to be as brief as possible? People actually like long structures, so in other words, I'll ask, where's your Perec? Where is your Joyce? Why isn't that longer? Wouldn't it actually be more interesting? Well, I'll mention Calvino's
idea that the Olympian is one who runs faster when there are hurdles on the track. Ale jeśli chcielibyśmy podać przykład powszechnego sukcesu dzięki ograniczeniom, to mniej niszowym przykładem już Calvino będzie po prostu Twitter. The concept that I agree with is that we always write under constraints, but when we choose our constraints, we're aware of them and we can make a choice. And similarly, people who think that they're programming without any concern for platform, without any constraint or limitation, they of course have limitations, they just don't know what they are. Cały czas poruszamy się na granicy językoznawstwa i pytań o różnice między językami. Chciałbym zapytać się Kuba Jagiełę, jak buduje się poprawne gramatycznie struktury w języku polskim, w tym tych ograniczeń, wszelakich końcówek, odmian jest więcej niż w angielskim. Odmiany jest więcej, to jest nawet się postawione słowa, po prostu odmiany u nas występują, a w angielskim tak naprawdę się tylko manipuluje kolejnością słów, ewentualnie się dodaje S na końcu. Programistycznie to rzeczywiście jest troszkę trudniejsze, szczególnie, że tak naprawdę mamy dość dużo wyjątków i takich reguł ustanowionych w gramatyce historycznej, jak na przykład to, że dąb, dębu, ząb, zęba. To niestety troszkę komplikuje sprawę w momencie, kiedy to musimy zaprogramować, bo to tak naprawdę ja jako osoba, która próbuje takie rzeczy robić, się zderzam z takimi ograniczeniami jak powiedzmy gramatyki opisowe, gdzie podręcznik do gramatyki opisowej jest pisany przez osobę zajmującą się filologią polską, to napisanie, że w tej formie końcówka jest i albo y, jest zamknięciem sprawy. A dla mnie podla informatyka jest jeszcze kwestia, kiedy ta końcówka jest taka, kiedy taka, oraz w jakich konkretnie przypadkach ta zasada nie zachodzi. Z drugiej jednak strony myślę, że też gra nie jest taka, tak przegrana, jak się to często pokazuje. Bo zawsze na studiach mi powtarzano, że w języku polskim tego nie, w języku polskim to się nie da zrobić. A tak naprawdę myślę, że się da, tylko że trzeba to troszkę inne podejście wziąć. Ja osobiście jestem zwolennikiem rozwiązania, które polega na tym, że po prostu tworzymy sobie pośredni język, w którym mamy osobno sam rodzaj słowa, osobno informacje o formie flexyjnej, a później przekształcamy te słowa. Oczywiście to wymaga, że troszkę innego podejścia niż w angielskim. W angielskim tak naprawdę, mając rodzeń i próbując odmienić go do jakiejś formy, możemy bazować na tym, że po prostu doklejemy to S albo po prostu dodajemy jakieś, tworzymy jakieś wyrażenie przyjmkowe. W polskim tak naprawdę trzeba też testować za każdym razem, czy automatyczne algorytmy odmieniania działają i w razie czego dodawać warunki dla tych wyjątków, które akurat wystąpiły w naszym tekście. Niemniej da się to zrobić. Dziękuję. Ja tylko krótko na początku przedstawię bardziej wizualnie, na czym polegały te warsztaty. Mamy przy sobie, mamy tutaj wśród nas uczestnika tych warsztatów, który jest jednocześnie aktorem, który odczyta remiksy. Warsztaty Litwo, gdzie jest Rynkiewicz, polegały na tym, że wiersz klasyczny, czy wiersz, który jest punktem wyjścia, zastępujemy próbkami pożądania, które zbiorowość polskich użytków internetu wpisuje w wyszukiwarki Google'a. I teraz poprosiłbym Jakuba, żeby przeczytał owe remiksy. Tak, razem z Ogniałem, bo ja oczywiście nie jestem profesjonalistą. Gileł Apolliner, nim próg przestąpiłem celi. Nim próg przestąpiłem celi, obnażyć kazano ciało. Wyjął sępy lub anieli. Poeto, co ci się stało? Łazarz wstępuje na schody, zamiast opuścić mogiłę. Żegnajcie o korowody, w młode lata pewnie żyłem. Teraz remiks pierwszy. Nim próg przestąpiłem celi, obnażyć synonim ciało. Wyją sępy, lubanie kod pocztowy, poetuls, co ci się stało?
Łazasz garaż wynajem na schody, zamiast nie mogę opuścić grupy domowej. Żegnajcie o korowoje w naszym kraju. W młodej Polski parze pewnie żyłem. Jeszcze jeden list. Nim pokryje mnie rdza, próg przestąpiłem. Przejdę bramę. Obnażyć synonim kazano. Wyjątki z dekalogu. Poeto, co ci śmierdzi tekst? Łazarz i bogacz wstępuje do zakonu na schody antypoślizgowe. Zamiast po angielsku opuścić gardę. Żegnajcie nam dziś hiszpańskie dziewczyny. W młodym ciele stary duch. Pewnie przyznałby rację, gdyby się nie powiesił. Co ciekawe i fascynujące, Jakub przyniósł efekty swojej pracy z wierszem Apolinera do teatru, w którym pracuje. Wyrecytował je swoim kolegom i potoczyła się dosyć ciekawa dyskusja. Tak, to krótka anegdota na temat naszych warsztatów i też obecnych osób, które tam były. Opowiedziałem swoim kolegom o tym, co robiliśmy, i koledzy aktorzy zaczęli stawiać akcenty w miejscach, w których my wycinaliśmy, albo w którym na moim tekście ja wyciąłem tekst i wpisywałem to, co było w wyszukiwarce Google. I spowodowało to, że tonika tekstu zmieniała się, ale bardzo służyło to aktorom w interpretacji tekstu. Więc na jednym tekście wczoraj bawiliśmy się dobre trzy kwadranse. Wczoraj Caitlin Iman-Maris powiedziała coś bardzo ważnego. Powiedziała, że między człowiekiem a maszyną istnieje sprzężenie zwrotne, którego nie da się w tej chwili wymazać. Nie ma już tego dualizmu, jesteśmy od siebie uzależnieni.